Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, drodzy widzowie, na kolejnym materiale, na materiale, który można by nazwać zresztą materiałem dodatkowym. A dodatkowym z tego względu, że dzisiaj zrobimy coś trochę innego niż zawsze robimy. Będzie to film trochę w innym kierunku. A mianowicie udam się dzisiaj do przedsiębiorstwa komunikacji metropolitalnej w Świerkańcu. Tak jak zresztą odpowiedzieliście na ankiecie, jaką zrobiłem dla Was jakiś czas temu w zakładce Społeczność na naszym kanale, właśnie z zapytaniem, czy chcielibyście może taki film zobaczyć z tej właśnie miejscówki. No i 78% na chwilę obecną z Was właśnie odpowiedziało na tak. Więc tak również dzisiaj postaram się uczynić. Mówię postaram, bo nie wiem, czy mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że uda mi się tam nagrać. Mam nadzieję, że nie ma tam jakiegoś zakazu nagrywania ani nic tego typu rzeczy, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. No a w planie na pewno dzisiaj do nagrania mam tam tak dyspozytornię, czyli jak wygląda tam praca w dyspozytorni. Po drugie nagrać ten cały jakby plac z tymi autobusami, jaki tam mają po prostu tabor, czym mają po prostu. Czym mogą po prostu dysponować. No i po trzecie, mam nadzieję, że uda nam się odwiedzić również tą halę napraw tych autobusów, tą halę taką serwisową, bo fajnie by było, nie ukrywam, zwiedzić tą halę ze względu no po prostu jak wygląda taka naprawa takich autobusów, nawet jeśli chodzi o podstawowe czynności. Także mam nadzieję, że wszystkie z tych rzeczy, które Wam powiedziałem, uda mi się nagrać. Także bez przedłużania zapraszam do oglądania dalszej części materiału. Jak co to mów tam pani, że ja nagrywam, że mogę trochę w tyle być, nie? Tutaj macie aktualnie widok na dyspozytornię, w której już byłem, ale nie miałem za bardzo okazji tam nagrać, bo samo pomieszczenie jest dosyć małe, a jesteśmy tutaj w grupie 10-osobowej, no i po prostu nie miałem nawet jak tego zrobić. Już, już. Tutaj aktualnie macie widok na halę napraw. Tutaj wszystkie autobusy są naprawiane i serwisowane. Może nam się za chwilę uda do niej wejść, ale to zobaczymy. Na chwilę obecną nie wiem, gdzie jeszcze idziemy, ale może uda nam się tą halę za chwilę również zwiedzić. A nie zwiększają nam się te dochody, ponieważ płacą nam tylko za wodę kilometr. To jeszcze tak w ramach ciekawostki. Tutaj akurat widzicie w tym momencie na ekranie 3 miliony. Tutaj widzicie jedne 3 miliony. Tutaj widzicie drugie 3 miliony. No i to są autobusy akurat elektryczne. I właśnie jeden taki autobus kosztuje 3 miliony, a w PKM Świerklaniec takich autobusów mają tutaj 8. Tylko że jest taki problem, że mają tutaj tylko 4 ładowarki do tych autobusów elektrycznych, a autobusów jest 8. I to jest właśnie taki problem. Tak wyglądają właśnie te ładowarki. Tutaj akurat jedna z tych czterech jest niesprawna, ale mniej więcej tak właśnie się taka ładowarka prezentuje. No nieźle.
a nie spodziewałbym się, że teraz poglądam właśnie na 3 miliony. Siedzę sobie aktualnie za kierownicą autobusu właśnie elektrycznego. Tutaj też macie poziom baterii. I tutaj też taka ciekawostka, macie alkomat. Radyjko. Wszystkie kamery wokół autobusu. Tutaj nie wiem, czy też jakieś kamery. Tutaj akurat nie wiem, do czego to może służyć. No i tutaj sterujecie wszystkim tak naprawdę za pomocą tych przycisków. No nieźle. Pierwszy raz siedzę za kierownicą autobusu w ogóle. Tutaj jeszcze macie przycisków. Ile, patrzcie. Sporo tutaj tego jest do ogarnięcia. Elegancko. Jak zawodowy kierowca się teraz czuje. Tak. Fotowoltaika jeszcze do tego idzie, bo też do tego zachęcają, tak? Pompy ciepła, wszystko na prąd. Każdy jeszcze elektryka. Oczywiście na takiej wsi każdy ma nie, dwa albo trzy auta. Nie zrobiłeś nic w tej kabinie? Nie. Tutaj teraz przechodzimy obok jakiejś hali OC. Nie wiem, co to jest. Nie jestem jakimś takim mega znawcą. Nie wiem, co to może być. Może uda mi się dowiedzieć, to wam w dalszej części materiału to powiem. Hala OC. Ewentualnie możecie napisać również w komentarzu. Mamy niespodziewany zwrot akcji. Ruszamy właśnie wycieczkę autobusem. Tego się nie spodziewałem akurat. Aktualnie jeszcze stoimy tutaj na placu, ale za chwilę będziemy wyruszać. No i wyruszamy. To jest ogólnie taka szybka wycieczka wokół placu, oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Tym autobusem akurat na drogę nie wyjedziemy. Ale zawsze coś, nie? Wjechaliśmy właśnie na tą halę, o której wam przed chwilą mówiłem, że nie wiem, co do końca się tutaj w niej znajduje, ale teraz właśnie do niej wjechaliśmy, więc może za chwilę uda mi się uzyskać więcej informacji na ten temat. Dobra, doszedłem do wniosku, że wjechaliśmy właśnie na myjnię, że w tej hali mieści się myjnia. Tutaj właśnie widzicie szczotki, także to będzie prawdopodobnie myjnia. Dobra, koniec przejażdżki, ale patrzcie za to, co tutaj stoi. Nie chodziło mi wcale o tego koleżkę. Nie o niego mi chodziło. Chodziło mi o ten autobus tutaj. Patrzcie, jaki zabytkowy Jelcz. Należy prywatnie do mnie właśnie i też kolegi, który was chciał rozjechać. No nieźle. Tego się tutaj nie spodziewałem, tak szczerze. Tutaj mamy rozkład jazdy z 2004 roku jeszcze. To znalazł obecnie, nie? To jest taki... No problem był w tych autobusach, to był problem na przykład z wsiadaniem z wózkami, nie? Dzieci są... Tak, zawsze trzeba było pomagać. To też w pewnym sensie uczyło zaradności, ponieważ jako kierowca, tutaj też Antoni może potwierdzić, to co się dzisiaj dzieje z pasażerami, to ja nie ukrywam. Dziś rozkłady ZTR nam zmienia praktycznie. I tutaj mamy tył, na którym jest całkiem sporo miejsca, trzeba przyznać. To akurat w sumie na plus. Na samym końcu mamy 5 siedzeń. Taka cegła to była też podstawa do tego, żeby tych rozkładów nie zmieniać. Także wszystko ma swoje jakieś tam plusy i minusy. A wy książki chciałabym wybrować, jakie cegły też były, nie? Dzisiaj mamy aplikację, więc dobra, możemy wyjść, bo że tak powiem, się ciepło robi. A jest wywiozę państwa. Może do was. Kraus.
Cześć. Oni serio to robią. A nie jest to toaleta, uprzedzam no pytania. No, tam się znajduje silnik autobusu, co sprawia, że ten autobus jedzie. Okej. Okay. No. A w innych autobusach go nie ma, tak? Dobra. Pani nie musiała z tobą przyjść tu do nas. Ja nie wiem, jak on w autobusie jeździ, natomiast w sali mu tak ważne. Kuba. No? A co robisz? Wołam. A więc przejdźmy w takim razie do podsumowania dzisiejszego odcinka. No i pewnie tak. Pamiętacie, jak na początku tego materiału wymieniłem trzy rzeczy, które miałem nadzieję, że uda mi się dzisiaj nagrać? Więc pierwszym z tych rzeczy była dyspozytornia, której no niestety nie udało mi się nagrać. Było ją tam jedynie widać w początkowych jeszcze minutach tam materiału, ale tylko od zewnątrz niestety, bo w środku nie udało mi się jej nagrać, mianowicie z tego względu, że wyobraźcie sobie, że pomieszczenie było na tyle małe, że pracuje tam tak naprawdę dwóch dyspozytorów i uwierzcie mi, że na więcej dyspozytorów w tym pomieszczeniu nie ma miejsca. A trzeba wziąć jeszcze pod uwagę to, że jako grupa zwiedzających było nas tam 10 dodatkowo. Także pomieszczenie to było naprawdę w tym momencie bardzo nabite i nie było tam możliwości się dobrze ruszyć, a nie wspomnę już nawet o nagrywaniu. Także no. Myślę, że mnie rozumiecie. A jak chciałem jeszcze ewentualnie nagrać tą dyspozytornię po całym tam jakby wytłumaczeniu, co do czego służy, jak już cała później grupa wyszła jakby z tego pomieszczenia, to już za bardzo tam pan, który nas oprowadzał, nie był do tego chętny, bo no czas gonił, że tak powiem. I już nie miałem takiej możliwości, żeby sobie tam jeszcze samemu wejść i wszystko wam na spokojnie pokazać. Więc dyspozytornia do końca się nie udała. Nagrałem jedynie tam trochę z zewnątrz, w miarę możliwości, no ale tam za dużo wam nie pokazałem i tego jestem akurat świadomy. To przejdźmy dalej. Drugą rzeczą, teraz już do końca nie wiem, w jakiej kolejności to mówiłem na początku materiału, ale mówiłem tam jeszcze o tej hali serwisowej na pewno i o tym całym taborze, jaki tam właśnie mają do zaoferowania. Ale zacznijmy w takim razie od taboru. No i tabory, jak pewnie widzieliście, udało mi się przedstawić. Udało nam się nawet wsiąść do paru autobusów, w tym jednego autobusu elektrycznego, który, przypominam, kosztował, jak na filmie wspominałem, 3 miliony. I się śmiałem tam, że trzy bańki przede mną dosłownie stoją. A stały tam autobusy takie dwa, czyli w sumie 6 baniek przede mną stało. No i do tego autobusu miałem okazję sobie właśnie wsiąść. Usiąść nawet za jego kierownicą. Drugim autobusem był Jelcz. Zabytkowy Jelcz. Ja teraz to mogę mówić trochę w innej kolejności niż było na filmie. Ale był to Jelcz i no fajnie było wejść do takiego zabytkowego autobusu, po prostu myślę. Już się tego na co dzień teraz w tych czasach niestety nie widzi. Więc fajna, myślę, sprawa. Kolejnym autobusem był zwykły taki, że tak powiem, uniwersalny Solaris. Do niego też myśmy sobie weszli. On tam był po chyba częściowym remoncie, bo miał nowe chyba kasowniki, nową tapicerkę już na niektórych siedzeniach. No i jeszcze jednym autobusem był autobus do nauki jazdy, tak zwana LK,
którą właśnie mieliśmy się okazję przejechać tam po placu. Pan nas tam kawałek po placu przewiózł, więc też fajna taka, myślę, akcja z jego strony. No i przejdźmy w takim razie do trzeciej rzeczy, jaką była, a w zasadzie miała być, bo nie udało mi się tego dla Was nagrać. Hala napraw autobusów. No i tam niestety wejść mi się nie udało, bo na filmie tego nie widzieliście. A szczerze nie wiem, czemu tam myśmy nawet nie zajrzeli, bo nawet tak jakby... Choćby pan przewodnik nie miał po prostu tego w planie, żeby tam zajrzeć, bo nic nawet nie było o tym wspomniane. A muszę przyznać, że wielka szkoda, że nawet myśmy tam nie zajrzeli, bo właśnie byłem bardzo ciekawy, jak wygląda taka naprawa tych wszystkich autobusów. Jak to tam wygląda, ten cały warsztat. No ale cóż, no. Ważne, że udało nam się zobaczyć tyle, ile zobaczyliśmy. Ja jestem szczerze zadowolony. No i to by chyba było tyle z tego podsumowania. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mam dla Was pewien bonus. Tym bonusem będzie pewien upominek, który dostałem właśnie od PKM Świetlaniec. Jest to mianowicie worek filmowy oczywiście z PKM Świetlaniec, odblaskowy. Z pewną zawartością, którą Wam teraz pokażę. I tak, pierwszą rzeczą jest taki oto bidon. Prawdopodobnie pojemność 0,5 lub 0,7. Z logiem PKM Świetlaniec. Nie jestem do końca pewny, czy je w ogóle teraz widzicie. Ale chyba tak. No a jeśli nie, no to starałem się. Drugą rzeczą jest... Co my tu mamy w ogóle? Aha, chyba lizak. Lizak również z logiem. Trzecią rzeczą jest smycz. Tak naprawdę to ja już mam pełno różnych smyczy i to naprawdę pełno, których tak naprawdę nie używam. Jakoś mi nie po drodze, żeby z nich korzystać. Czwartą rzeczą jest... Chwila, co to jest? Aha, to jest taka prawdopodobnie zawieszka i ją się montuje tym oto tutaj zaczepem, tym takim spinaczem można by rzec, i montuje się go do spodni albo do paska, i tutaj na przykład możecie sobie zamontować jakieś klucze albo co kto lubi. No i to po prostu tak działa. Jest to na takiej lince. Można sobie to przypiąć do spodni na przykład. Dobra, to była czwarta rzecz. Teraz piątą rzeczą będzie długopis. Również z logiem PKM Świetlaniec. Sprawdźmy, czy pisze. Na ręce, bo na ręce, ale zobaczymy. Pisze. Jest dowód. Szóstą rzeczą... O, są takie oto karteczki. I w ogóle teraz zauważyłem, że tutaj jest nawet linijka. Tutaj ma się cyferki w skali od 0 do 14, no można powiedzieć 15. Także też całkiem przydatna rzecz, myślę. Karteczki na pewno się przydadzą. No i chyba ostatnią, tak, ostatnią rzeczą jest... Aha, czekolada. Taka malutka czekolada. Dokładnie mleczna. Także no, myślę, że miło z ich strony. No i co? I to by chyba było na tyle z tego materiału. Podsumowanie widzieliście przed chwilą. No a to był właśnie taki bonus, tak jak przed chwilą wspomniałem. No i myślę, że to w tym materiale byłoby na tyle. Że widzimy się w następnych filmach. No i że oczywiście czekacie na nie, tak jak na wszystkie inne. Także to by było na tyle. Do zobaczenia.